Okej, możemy grać dalej. Majew kontra! Uter! Będę walczyć z honorem. Nikt nie umknie przed moim gniewem. W jakim terminie do Bułgarii? Drugi któryś tam 11. Znaczy drugiego wylatujemy. A którego wracamy, to już ci nie powiem. Znaczy no, coś koło 10. W ogóle nie powinienem tego fanów na jest zrzucać. No i dawaj. A, gdzieś tak się nie spojrzałem, że to paladyn. Do udanej pogody. Dziękuję. No my tam byliśmy 2 czy 3 lata temu, już nie pamiętam. Tylko my byliśmy w sierpniu, nie? No to w sierpniu to kurwa była tragedia z masakrą. Tam było 1000 stopni. Ty po prostu nic nie dało robić, nie? Właśnie dlatego... Zresztą w sumie to chyba nie dlatego jedziemy we wrześniu. Nie pamiętam, ktoś tam nie mógł, coś tam... Nie wiem, czy ktoś tam się tym wrześniu wziął. W każdym razie była taka masakra, że no średnio to miało to z odpoczywaniem wspólnego w niektórych momentach. A, sobie idzie tylko, no. Zobaczyłbym vloga już z tej Bułgarii. Nie, bądź proszę cię. Błagam. Ja naprawdę potrzebuję trochę odpocząć. I mózg zresetować, bo mam taki burdel w głowie, że kurwa czasami to nie wiem, czy nie pociąć. Nie, znaczy jadziemy. I tak, jadziemy. Jadziemy po zioło. To ro. Raz, dwa, trzy. O, sobie mogę tak zrobić. Raz, dwa, trzy. No, wielkiej różnicy. Jedziemy ja, Bungo, HS i kobiety nasze. Urlop jest odskoczem od codzienności, wy jako twórcy macie przekichane, jeżeli o to chodzi, bo zawsze coś chcą. Znaczy, jeżeli chodzi o bycie streamerem, youtuberem, to problem jest taki, że ty jesteś streamerem, youtuberem 24 godziny na dobę. Autentycznie. Wiecie, to tak może dziwnie brzmi, ale... Let's fucking do it. Ile rzuciłem z peli? 1, 2. A, tak wiem czego. Sobie kozika odnowię. Czy to ma sens? Nie. To może tak dziwnie brzmi, natomiast jak się jest tam tym i tym, to siedzisz i non stop coś tam myślisz. Tutaj jakieś tam zrobienie czegoś, tu jakaś miniaturka, srurka. Zdjęcie i tak dalej, nie wiem co prawda po co to mówię, ale na pewno miało taki cel. Trochę zdupczyłem z tym tradem. Maciuś, czy musisz się zachować jak prymitywna małpa w zoo? Czekam na rozkaz.
sprawiedliwość. Jeszcze jeden. No, graj. Grzybowa! Czekam na rozkaz. Dobrze, gościu, dobrze. Przepraszam, od tej pory będę już śmiertelnie poważny, napiszę nawet pół żartu i będę się tylko pytał o to, czym zmienić legendarną kartę w dekach albo kogo wybrać na arenie. Bardzo dobrze. Cieszy mnie twoja postawa. A tak serio mówiąc, wiesz, żarty są spoko, ale takie, które nie są obraźliwe. Myrox, klejaj. Czy interesuje mnie tematy Lord of the Rings? Na jesień wychodzi karcianka Living Card Game, bo zestujesz, tak? Jak mi ktoś przypomniał, pewnie zapomnę. Majew kontra Anduin! Światłość zapewni nam zwycięstwo. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Przeanalizujmy sobie poradnik. A pan, to możemy zaryzykować. Questy. No free heroic summon równa się no to plus to. Nie rozumiem. Buy with gold. Po co mam to i to kupować, jak mam tego w opór? Znaczy dobra, to jeszcze rozumiem, ale tego nie rozumiem. Reszta spoko. To. Chyba spoko. Tawerna. I w value znak większości 30. Refresh. Znaczy jeżeli quest daje mniej niż 30, mam odświeżyć, tak? Okej, to tak robię. Jeżeli... Nie, chwilę. I w value mniejsze niż 30 diamentów, odśwież. Dobra, tak robię. Tak, powiedzmy, że robię. Aim for. Nie rozumiem. Win all 300 tych. Okej, rozumiem. 120 summon X. Nie rozumiem. Aim for top prizes. Okej. 5 gwiazdek, serduszka, coś tam. Nie rozumiem. Only 1, 2, Heroes Change Extra 0 na 5 równa się. Co kurwa? Co to jest? To jest. Aha, no, podział monsterów, okej. No, pewnie i tak dostanę Duskbreakera, nie? Nie do końca rozumiem tą tabelkę. Wygląda zajebiście. Nie wiem, patrzałem na to kiedyś tam, powiedziałem, że to pogram, ale jak to wygląda, już nie pamiętam, że zerkniemy. Ja jako żółtodziób IH wiem mniej z tego obrazka, niż z tego, co jest pod komendą. No ja właśnie też nie do końca rozumiem, co tu jest. No hopsia. Jesteś bardziej popularny na YouTubie czy na Twitchu? Czy w większości z tego co widzisz ludzie z Twitcha i YouTube'a to te same osoby? Nie mam dla tego pojęcia.
Grasz inne gry Blizzarda, gram. I ogólnie ci interesuje, orientuje się w całym uniwersum, tak? Jak nazywa się program pokazujący karty w deku? Innkeeper albo Deck Tracker? Czytałem książki z uniwersum Warcrafta, czytałem. Trochę z tego rozumiem, ale takie to nie jest dla mnie zbyt czytelne. Something stirs within the shadow across Middle Earth. Dobra, jest gameplay. Bo słuchać jakieś elfki, oglądać Pierścionek i mapę Ziemia, to mi się nie chce. No właśnie, wiedziałem, że to jest zjebałem tym zagraniem. No, przegram to. No niestety spierdoliłem, powinienem tego Drake'a zabić. No nie wiem, tak po tych zrzutach ekranu to w sumie nic nie wiadomo. A zobaczymy, jak wyjdzie. Dawid, czemu jasna? Niechaj przemówi do mnie Bóg. Lubisz igrać z ogniem? Czy połapiesz się w książkach? Jak jesteś ogarnięty, to się połapiesz, nie? Czy książki to są opowiadania z Warcrafta, nie? No to nie trzeba znać całego świata. Oto sprawiedliwość. Przegrałem sobie tą grę w momencie, w którym nie zrzuciłem backstaba i nie zaatakowałem w tego 2-2, 3-3. Nikt nie pobije mojej. Oto sprawiedliwość. Czy czytałem trylogię Wiedźmina? Część czytałem, ale nie wszystko. Moje myśli spowija cię. Ktoś jest ranny? Not good. Not good, panie Michale.
myśli spowija cień. Jeszcze jeden krąg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Cztery spidery. Ciemność przemawia do mnie. Pojebało cię, gościu. No cienko widzę możliwość wygrania tego. Wildgrove był pierwszą mega kartą w KS-ie. W sumie, może i tak. W pleckach mnie łamie, wiecie? Dzieci drogie. Kurde no. Tak abstrahując od Hearthstone'a. Dlaczego w Eden Hill się takie gówniane eventy trafiły? Nie ma na czym rozkminiać w tym tygodniu. Gdy na czym rozkminiam, to jak rolować questy o drugiej w nocy. No weno się wypchaj, stary, co? To już jest nudne trochę. Oh, fuck. Dobra, no, o nie, GG. GG, WP. Znowu będziesz miał jakiś sposób, żeby to usunąć. Mirku Mietku. Mirku Mietku z Mirkowa Mietkowa. Obawiam się, że mogę umrzeć. Mam takie niestety smutne przeczucie. To się tak może skończyć. Ano. Skąd ja żem to wiedział? To nie wiem. Jak tam dzionaka? Spokojnie. Na chileczku, na luzaczku. Jak to mówi stare polskie powiedzonko. Kontra!
Echa Araxusem. Stoisz przed wielkim kaktusem. Osoby grające w Idle Heroes, powiedzcie mi, czy jest jakiś sposób, żeby niszczyć trinkety poza menu upgrade'owania trinketów? Muszę przyznać, że mnie to tak irytuje. Szkoda gadać. Panie, daj pan donatika. Tak z 1 000 000 złotych. Imię Świętości. Dobra, idź stąd. Czy jest jakaś opcja, żeby niszczyć trinkety inny sposób niż w menu upgrade'u trinketów? Za późno sfokusowałem słuch. Problemy dzisiejszego świata. Słuch not focused. Fan of knives? Kosior. Ach, chuj, może być. Nie ma. To do dupy. To są match do dupy. It's time to get fun. Sprawiedliwość. Gotowe. Jak można wplatać angielskie słowa w polskie zdania, to takie retardy trochę. Ja nie mam idea. Jak tak można robić? Do dupy. Że ci się ten HS nie nudzi. Nie no, znudził mi się już dawno, gra tylko dla pieniędzy. Wziąłem, proszę cię, no ile można grać w jedną grę? Bądźmy szczerzy. Grzybowa w dupę se wsać. No fuck you, fuck you. To jest zagranie na wina. W tym case'ie mamy wszystko wyjaśnione. No wiadomo. Półtorej godzinki do drugiej. Dobra, nie produkuj się, chłopie. Czy ogarnąłem coś w kwestii Google Play? Nie, ale dalej mam w zakładkach otwarte, znaczy dalej mam to otwarte w zakładkach do zrobienia. Więc myślę, że jest szansa, że w końcu się za to wezmę. Ej, goście, mam tutaj jakiegoś ogarniacza After Effectsa. Co umie napierdalać tam super fajne rzeczy? Nikt nie umknie przed moim gniewem. No, wszystko. Zrobiłem kręcący się napis kiedyś. To nieźle, to nieźle. Maciuś 12 latek. Kurde, za młody jesteś. Za młody jesteś. A z takimi młodymi, gdy mało. Siema mordo, dalej można u ciebie nabyć metamfetaminę. Można nabyć u mnie sól,
Acze i Vanish, jak chcesz. Zastanawiam się. Skąd mieć questa w tawernie 67? Młotkiem postukać czy coś? No nie no, musisz źle lolować. Jak będziesz źle lolować, to ci się może trafi. Jeżeli dobrze pamiętam, 6 gwiazdek ma 1%, a tak, 6 gwiazdek ma 1%, a 7 gwiazdek ma 0,2%. Więc so much fuj. Oh my god! Czy ja właśnie się dałem? Ty, a co w ogóle jest za 7 gwiazdek z tym? 5-gwiazdkowy. O, no faktycznie, dobre nagrody. Chęcią bym takie przygarnął. Ale nie mam 6-gwiazdkowej postaci, żeby zrobić tego questa. Zgaduję, że już chociaż raz miałeś 6 lub 7 gwiazdek, jakieś turbo nagrody chociaż za to. 7-gwiazdkowego questa miałem raz, ale go zrelolowałem, bo tam jest potrzebna 6-gwiazdkowa postać, żeby go zrobić. A nie miałem i stwierdziłem, że nie będę czekał, nie wiadomo ile. A i nie pamiętam, jakie tam były nagrody, szczerze powiedziawszy. Fuck you. 6-gwiazdkowych miałem już kilka. Nawet mogę sprawdzić ile. To nie są challenge. 6-gwiazdkowych miałem 7 questów, ale nie pamiętam, jakie tam są nagrody. Pamiętam, że jeden chyba był ten 180 kamyczków, znaczy diamentów, czy ileś. A pierdykam, ile z tej wody się leje wody. Starość, nie radość. O kurde. Woda. Taka dobra. Woda dobra. Jak zdobyć bohaterów 6-gwiazdkowych? W Creation Circle. No właśnie myślę, niewiele wymyśliłem. Ja mam 6-gwiazdkowy, 300 plus diamentów jest nagrodą. O, nieźle. No to jest 7-gwiazdkowy, jak myślisz, być 6-gwiazdkową postać. Elo gruby, siema głupi. Zastanawiam się. Prawdę mi, że zrobił wszystko. Nie miluj w ciebie. Dawaj. Znalazłem nagrody. Jedna gwiazdka nas zainteresuje. 5 gwiazdek. 8%, 80-100 diamentów. Dwa, albo 2 Heroic Scrolle, albo ileś tamtego, albo 3 Arena Badge. Tam tikety. Albo 2 coiny. 6-gwiazdkowy, 1,6%. 121-180 diaksów, 1 Propet Orb. 3-5 no tych takich. 30-50 drewna, 30 zielonych tych. 7-gwiazdkowy 0,4%, 282-348 diaksów, 2 Propet Orby, 11-20 tych, 80-100 tych, albo 50 tych. Nie wiem, by kogoś interesowało. Ech. No zabiję to, bo muszę skombić tego. Może siądzie mi ten zjadowca Faldorei. No, nie siądzie mi. Siądzie mi Hochlik, super.
Och, jak mi się kurwa przyda, jak stopi. Aj. Teraz już, ale ja nie szukam deku. Od tego musimy zacząć. Tą dziwną rozmowę. Oto sprawiedliwość. Antonidas, Bolvar, Darius, Crowley, wiesz co są przycinki, ziomek? Strażnica, czarno. Krwiców, prorok Welen i Sera. Nie wiem, strasznie czarno krwiców, bo nie mam pojęcia co to jest, więc chyba słabe. Aj. Często jest coś tak bardzo ciekawego, że te diamenciki jak ostatnio? Nie. Znaczy w tych tygodniowych eventach nie. Że te diamenciki, no to tam sobie w tawernie kupujesz chyba najwięcej, tak myślę. Super, super gościu, super. No, wypas, wypas. Wypas stary, wypas. Już, koniec wylewu. Edwin Van Clough. O. To jest dobre. To zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak. Zrobimy tak, zrobimy tak. Zrobimy tak, zrobimy tak. I graj se. Czemu nie da się kart kupić nowych? Piąty już jest. Dodatek wychodzi 7, a 5 się dopiero zaczął tak swoją drogą, ale to chyba wiesz, nie muszę ci tego mówić, więc nie będę tego powtarzał. Mhm. Już prawie nie mam kart. Elegancko. Superancko. Na wypasku. O, swajpik widzę wlatuje. Kozacki swajpik. What the fuck, Mati? Ale o co chodzi? 5, 2, 3, 1 zamiast 3, 4. Czyli chcecie powiedzieć, że to zjebałem? Czy ja dobrze rozumiem? Nie, nie wiadomo jeszcze o godzinach premiery dodatku. Świetlikiem nie tego żuka walnąłem. Okej, skoro tak mówicie, to pewnie tak było. No, kłócić się nie będę. Moja armia cię zniszczy. Och, och, ach, ach, uch, uch. Majew kontra! Mangiew kontra Jugiew. Nikt
nie umknie przed moim gniewem. Nikt przed gniewem moim umknie nie. Oje nie. Oje je 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 je. Daj się, Wilkorwo. Roin. Niech ci się darzy, przyjacielu. Moje, moje, wszystko moje! A, Boże, jedyny, znowu ten wylewowiec. Dobra, chromolecie. Co ty myślisz, że będziesz mi tutaj manę dawał? Wal się na mordę. Wal się na mordę, gościu, kurde, i podskakuj, bo w pie... No, żeby to był ostatni raz. Typie. Typie, rypie, frypie, mypie, kipie, mypie. Maka, maka, faka, maka, po, 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 po. Dara, dara. Dobra. Moje, moje, wszystko moje! Czy słyszałem o dramie Gimpera z jego eksmontażystą? Nie, dawaj szczegóły, ziom. Zapodajesz. No, czemu masz... Słajpy. No, Murloc Mage to w tym momencie chyba słabo. Gimper, inna perspektywa. What the fuck? Witajcie. Na samym początku chciałbym, żebyście wiedzieli, iż nagrywanie tego filmu nie jest dla mnie niczym prostym ani przyjemnym. Ale ciąg ostatnich zdarzeń oraz rosnąca lawina komentarzy bądź co bądź zmusiły mnie do tego, abym w końcu się wypowiedział. Otóż dla osób nie... Ej, to jest jakiś żart, nie? Jakaś ironia czy coś w tym stylu. To nie jest na poważnie nagrywane, prawda? Powiedzcie, że tak jest. ...nie zaznajomionych z tematem. Od lutego 2017 roku współpracowałem z użytkownikiem znanym Gimper. Otóż współpraca ta zakończyła się z dniem 8 czerwca... Troll? ...czerwca bieżącego roku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bowiem nic nie trwa wiecznie, ale w sposób, w jaki została zakończona ta współpraca, budzi wiele wątpliwości. Otóż na pewno sami wiecie, że po dłuższym okresie znajomości z daną osobą rodzą się takie cechy jak koleżeństwo czy przyjaźń. Zatem naturalną koleją rzeczy jest też zrodzenie się czegoś takiego jak zaufanie. Ale przejdźmy do konkretów. Dnia 8 czerwca bieżącego roku dostałem wiadomość o treści takiej. Hej, trochę niefortunnie, że niedługo po takim nieporozumieniu i mocniejszej wymianie zdań, do tego przejdziemy za chwilę, ale przychodzę z przykrą wiadomością, zupełnie niezwiązaną z naszą ostatnią rozmową. Z racji, że od początku maja mam już otwarte biuro stacjonarne w Warszawie i pracuję tu na miejscu z innym montażystą, który siedzi na stałe w biurze, od jakiegoś czasu miałem już w głowie decyzję, żeby przerzucić na niego również montaże Overwatcha hajsowników. I od tego tygodnia stało się to faktem. Na ten moment oznacza to w sumie wstrzymanie naszej współpracy, bo nie mam... Dobra, chwilę, muszę zrobić jakiś ruch. Dobra, zróbmy taki. Mam dla ciebie innych zleceń do roboty. I teraz wydawać by się... Dobra, dobra, co tu jeszcze było? Spektakularne.
Zależy od tego, że w kilku miejscach zawsze się z sobą zgadzaliśmy, to uważam, że zrobiliśmy wspólnie kawał zajebistej roboty i te półtora roku pracy były naprawdę zajebistą opcją. Nie wykluczam, że w przyszłości jeszcze coś podziałamy, szczególnie jeżeli faktycznie chcesz wbijać do Wawy, ale na ten moment dużo sensowniej jest dla mnie cisnąć temat z człowiekiem, którego mam na miejscu w biurze. Życzę powodzenia z kanałem, bo widzę, że sporo zaangażowania mnie wykłada, że jestem bardzo ciekawy, jak ci się poukłada wielkie naszej współpracy, dobra. Bo nie mam dla ciebie innych zleceń do roboty. I teraz wydawać by się mogło, okej, okay, fajnie, kulturalnie się pożegnał, w czym problem? Otóż postawcie się w mojej sytuacji, gdzie od osoby, którą znam... No właśnie, w czym problem? O, to jest bardzo ciekawy i interesujący moment, w którym może... chwilę, bo na więcej jeszcze nie myślałem. Może dowiemy się czegoś konkretnego. Bardzo lubicie, dostajecie taką informację bez wcześniejszego chociażby powiadomienia czy ostrzeżenia. Ale przechodząc teraz już do sedna sprawy, bowiem wydawać wam się może, że o taka błahostka, straciłeś zlecenie, co z tego? Jesteście w błędzie. Ta sytuacja ma znacznie głębsze tło. Otóż jak doskonale mogliście zauważyć, wiadomości pożegnalnej wystąpiło takie oto zdanie. Kurwa, to 17 minut trwa? O Boże. Trochę niefortunnie, że niedługo po lekkim nieporozumieniu i mocniejszej wymianie zdań. O co chodzi? Po pół roku wspólnej pracy dostałem takiego oto maila. W skrócie rozpiszę, jakbym to widział, daj znać, co sądzisz na spokojnie, jak sobie przekminisz. Podpisujemy umowę plus NDA. NDA, czyli że zobowiązujemy się, że nie możemy mówić o zapisach umowy nikomu, nigdzie. I teraz już nasuwa się pewne podejrzenie. Ta umowa musi być naprawdę super, skoro nie wolno nigdzie o niej mówić. Prawda? Od momentu podpisania umowy 100%... No nie no, umowa z NDA w tej branży to jest dosyć normalna rzecz. Fokus na twój kanał, wymyślamy formaty i puszczamy. Chwila, podpisujemy umowę, coś tam, mamy sobie to na papierze, ale nie pucujemy się nikomu szczegółami, jedynie info, że działamy razem, podajemy. Czujemy promo do oporu, ile się da. Już pomijając fakt tego, że pojawiłbym się znacznie częściej na Overwatchach, na live'ach, losowych odcinkach, występowałbym u innych twórców oraz przebiłbym liczbę 300 tysięcy subów w roku 2017, to możemy na chwilę zatrzymać się przy kolejnych punktach. Konsultujemy z osobą taką i taką, tutaj nie chcę rzucać imionami i nazwiskami, żeby osoby postronne przypadkowo nie obrywały tym materiałem, to konsultujemy możliwy value i w którą stronę pchnąć content, by łatwo móc lokować i zgarniać kasę od firm po paru miesiącach. I teraz już myślę, że powoli zapala wam się lampka, jaki był cel. Ze swojej strony mogę na początku bez problemu kupić ci lepszy sprzęt, internet, żebyś mógł zwiększyć quality filmów. Of course, bez przesady. Chwilę, gdzie to kurwa jest? Dealę mogę puszczać przez siebie, żebyś nie musiał zakładać działalności ZUS-u. Do dogadania co do z mieszkaniem w Wawie, jak masz pomysł, to rozwiązać, dawaj. Ze swojej strony mogę na początku bez problemu kupić ci lepszy sprzęt internet, żebyś mógł zwiększyć quality filmów. Bez przesady cenowo, podział zysków 50/50, umowa na 5 lat z opcją przedłużenia. Możliwość zerwania, gdy jedna ze stron ewidentnie daje dupy lub leci w ciula. Okej. Tak cenowo. I tutaj już widzicie, miałbym dostać sprzęt, dostać lepszy internet, od tak? Coś jest nie tak. Podział zysków 50/50, umowa na 5 lat z opcją przedłużenia, możliwość zerwania, gdy jedna ze stron ewidentnie daje dupy lub leci w ciula. Otóż jak widzicie, była to propozycja przerobienia dobrze prosperującego wówczas mojego kanału na maszynkę do robienia pieniędzy. I naturalnie na osobę, która ma już jakieś doświadczenie z YouTube'em, wie jak montować, wie jak tworzyć oraz ma jakiś lepszy czy gorszy pomysł na swój kanał, propozycja ta była nie do zaakceptowania. I mówię to dlatego, że części z was, która zaczyna na YouTube, chce się rozwinąć, ma jakiś pomysł na pierwsze kroki, taka propozycja może wydawać się bardzo korzystna. Przejdźmy więc teraz do mojej odpowiedzi. Z jednej strony spoko plan. Naturalnie, promowanie, szybszy rozwój, czemu by nie skorzystać? Z drugiej 5 lat to strasznie długi okres, biorąc pod uwagę 50/50. Otóż nie oszukujmy się, YouTube byłby wówczas moim głównym zajęciem, zatem też byłby głównym źródłem utrzymania. A patrząc na to z szerszej perspektywy, gdzie musiałbym z tego YouTube'a utrzymywać również siebie, po pewnym czasie również swoją rodzinę, mieszkanie, prąd, czynsz, ZUS, księgową i tak dalej, nie byłoby to w żaden sposób dobre rozwiązanie. Przewiduję, że suma summarum to będzie masa siana, a tak czy siak 8-12 miesięcy i samoczynnie zdobywam dostęp do wyżej wymienionego. I nie oszukujmy się, jest to prawda. W czasie prowadzenia tych jakże ognistych negocjacji mój kanał posiadał około 63 tysięcy subskrybentów, a na chwilę obecną posiada ich 150 tysięcy. Przy czym szczególną uwagę należy przykuć do faktu, że miałem kilka miesięcy zastoju, a tworzę ledwie od 2 miesięcy. I w ciągu właśnie tych 2 miesięcy zdobyłem taką liczbę subskrybentów. I to bez pomocy Gimpera. Co do sprzętu na start, to niczego mi nie braknie. Jedyne co muszę jeszcze kupić to softboxy, a to groszowe sprawy. Także moja propozycja wygląda następująco. Skracamy umowę do 2 lat. Zysk przez pierwsze 6 miesięcy od podpisania 80/20. Kolejne 6 miesięcy 85/15, a ostatni rok 90/10. Funkcja Gimpera polegałaby w tym przypadku tylko na promowaniu mnie może do innych twórców, na gościnnym występie, co nie kosztuje go nic poza czasem, oraz na zaoferowaniu mi sprzętu do nagrywek, z którego i tak nie skorzystałem. I teraz okej, znacie już podstawę, dzięki której mogę was prowadzić, tutaj cytat, po lekkim nieporozumieniu i mocniejszej wymianie zdań. I teraz nie wiem, czy zauważyliście pewny fakt, ale tak jak kiedyś było mnie na hajsownikach pełno, tak nagle zacząłem znikać. I tak jak pewnie wcześniej mógł to się wydawać przypadek, jakaś zmiana trendu, nagle pojawia się coś nowego, coś starego umiera. Dobra, jest tu coś ciekawego w tym filmie dalej, bo nie chcę mi się oglądać tego płaczu.
Do końca. Ale to se puścimy na razy dwa, bo nie chce mi się 10 minut go słuchać. Nie. Wszystko, co było ze mną związane, było usuwane. A przecież jak to tak? Nie dostaję 50% zysku z twojego kanału? To co mnie tu się będziesz pałatoszył po grupie, co? Ale widzicie, takie ucinanie zasięgów nie trwało tylko tą chwilę, kiedy wystąpiło pomiędzy nami swego rodzaju nieporozumienie. Trwało to nawet do Overwatcha 44, potocznie nazwanego największy youtuber Overwatcha 2.0. Pojawił się w nim fragment, w którym Gimper szukał dość popularnej na ówczas reklamy, przedstawiającej pewien serwis internetowy. I oczywiście podczas takiego poszukiwania tej reklamy musiała się stać rzecz w postaci trafienia również na mój kanał. I teraz oczywiście nie było w tym żadnego problemu. Okazało się, że oczywiście nie chciał dochodzić, więc czemu by nie? Zaserwujmy dawkę humoru i pokaż mi ironicznie, że tak naprawdę chciał tam wejść i może nie chciał. Sprzeczność, czyli humor, który w Overwatchu jest codziennością. A teraz zobaczcie, jak wygląda ów materiał na kanale Gimpera. Daj mi reklamę, rzecz. Witam was, koni, bardzo serdecznie. No witam, witam, reklamę dzisiaj. Cześć, siemanko. Muzykli reklama. A teraz zobaczcie, jak wyglądała moja wersja zaproponowana na początku. Daj mi reklamę, rzecz. Witam was, koni, bardzo serdecznie. No witam, witam, reklamę dzisiaj. Cześć, siemanko. Na ten kanał chciałem chodzić. Muzykli reklama. Jak widzicie, cały zabieg był czysto humorystyczny. O nie, nie chciałem tu wejść. Zostawiam suba. Tak samo można byłoby zagrać. O tak, chciałem tu wejść. Zgłaszam film. I teraz zakres timestampów, które znajdują się w tych oto poprawkach, głosi. No i po przeklince tematu chciałbym cię prosić o usunięcie tego fragmentu. Proponowałem ci promo dawno temu, ale nie chciałeś. Wytnij z odcinka. I teraz już patrząc na sytuację z perspektywy, wycięcie takiego dosłownie niewielkiego fragmentu, który był, no bądź co bądź, nie jakąś wielką promocją kanału, a jedynie żartem, nie jest ciut przesadzony? Tym bardziej, że większość z was wiedziała, że to właśnie ja montuję w odcinki i nie byłem jakąś osobą, że tak powiem, anonimową. I teraz, żeby nie było, że ucinam część konwersacji, bądź chcę przed wami coś ukryć, odpowiedziałem w sposób następujący. To nie była oferta współpracy, tylko niewolnictwa. Nie dziw się, sam byś się nie zgodził. Masz prawo tak uważać, daj znać, jak odcinek będzie zuploadowany. Nie no, ziomek, 50% przez 5 lat to jest not value as fuck. Oczywiście, żeby nie było, moja odpowiedź nie pozostała bez odzewu. Deal 50 na 50 w sytuacji, w której dostajesz. Punkt A. Mordo, byłbym idiot. Gdybym ci to dał za mniej niż 50-50. Otóż nie, Tomaszu, nie byłbyś idiotą. Byłbyś po prostu kolegą. Ale co innego, jakbyś dostał 50%, wtedy by nie było problemu. Co, Tomaszu? Naprawdę nie uważasz, że to była zła oferta, biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, które byś dostał? No ale no hard feelings. Nie zgodziłeś się, złożyłeś kontrofertę, ja się nie zgodziłem. Coś tam działasz sobie i mega spoko, mam luz do tego. Po prostu, jeżeli się nie dogadaliśmy, nie chciałbym rzucenia do overka wstawek, w którym klikasz subowanie przy swoim kanale. No hard feelings. I znowu wracamy do tego malutkiego, niewinnego gaga. W końcu z końcówką każdego Overwatcha pokazujesz inne kanały, które promujesz za darmo. Ale w przypadku, gdy ktoś powiedział ci nie, zaczyna się problem. Ale okej, załóżmy, że z waszego punktu ta umowa dalej była korzystna. Teraz pokażę wam coś więcej z kategorii, co to się dzieje, kiedy odmawiamy Gimperowi. Pamiętacie, jak to na początku takiego mojego istnienia, kiedy był taki wielki na mnie hype, pojawił się film Kasper Montażysta zrobił mi makijaż? Dodając naturalnie, że film nie pojawił się na kanale Gimpera, ale u jego dziewczyny, na kanale Ewelina Orzegowska. Jak możecie na chwilę obecną zauważyć, film ów nie istnieje. Zniknął, jak za uderzeniem czarodziejskiej różdżki. I teraz korzystając z pamięci internetu w postaci stron zewnętrznych, które zapamiętują statystyki z YouTube, możemy wywnioskować, iż ów film wykaczył ponad 500 000 wyświetleń. Co dla kanału, który na chwilę obecną posiada liczbę około 56 tysięcy subskrypcji, jest wynikiem wręcz niewyobrażalnie wysokim. I czy naprawdę myślicie, że jak gdyby nigdy nic, bez żadnej ingerencji zewnętrznej, film, który kanał napędza, zniknąłby? Przede wszystkim zyskujemy ogromną ilość wyświetleń, co przekłada się na zarobek. Po drugie, dostajemy nowych subskrybentów, nowych widzów, którym najwyraźniej dany film się podoba. I po trzecie, co już nie jest bezpośrednim zyskiem dla danego twórcy, jest zyskiem dla drugiego twórcy, który odcinek ów pomógł prowadzić. I tu też leży pies pogrzebany. Teraz przechodząc do odcinka Overwatcha, Grafonix kontra Wykop. Możemy na tym odcinku zauważyć, że popełniane są bardzo podstawowe błędy na montażu. Green screen jest źle wykluczowany, cięcia są nieco inne niż moje, czyli trochę gorzej akcentują, przynajmniej moim zdaniem. Oraz samo pokazywanie prac na grupie, oto zaniechajcy Gimpera, jest sposób zupełnie inny, nie są pokazywani autorzy, po prostu no ola boga, co to jest, w głowie mi się to po prostu nie mieści. Jak widzicie, część osób w komentarzach zwróciła całkiem słuszną uwagę, że montaż ten nie jest mój, bądź jest znacząco inny. Mamy tutaj przykładowo odpowiedź Zyros TV, który głosi: nowy montażysta, czy Kasper troszkę bardziej energicznie montuje? Zniknęło plus 16. Zniknęło plus 16, co oczywiście jest kolejnym niedopatrzeniem w tymże Overwatchu. Naturalnie nie mogę zostawić tego komentarza bez odpowiedzi. Bądź co bądź, ten zły montaż szedł na moje konto. Napisałem wówczas: nie montuję już dla Gimpera, w tym jest za dużo błędów technicznych, co w mniemaniu moim oraz innych użytkowników było prawdą. Poza szeregiem zapalonych świec dostałem odpowiedź: szkoda, nowy nie umie wycinać zielonego tła. Taki szczegół, kiedy się przewrócisz, małpa Kasper, tego nie wiem, ale nie sądzę. Generalnie to jest tak strasznie pułapka zmontowane. Też bym jakoś super nieszkalowo był możliwe, że było robione w pośpiechu. No i naturalnie jest to rzecz możliwa. W sytuacji, kiedy materiał staje się nagle i nie ma się jakoś super dużo czasu, żeby dany odcinek doszlifować, niektóre błędy się zdarzają. Nie przechodzę do dalszej części komentarza, ale włożyć minutkę więcej w ustawianie suwaków na ultra kiju, please. Jest to oczywiście moje subiektywne zdanie jako montażysty, troszkę doświadczenia z montowaniem wiem, więc wiem też, ile wymaga to pracy. I teraz okej, jakby spoko, ale czemu do tego nawiązujesz? Otóż dlatego, że komentarze te zostały usunięte. I teraz już nawet zakładając, że Gimper nie usunął go osobiście. Bo wiecie, kiedy prowadzicie streamy na YouTube, macie możliwość dodania takiej funkcji jak moderator. Są to osoby, które mają nick podświetlony na niebiesko oraz ikonkę klucza francuskiego. Takie osoby poza funkcją moderowania danego streama mają też możliwość usuwania komentarzy pod filmami. Także już nie oskarżając bezpośrednio Gimpera o usunięcie tych komentarzy, stawiam pytanie. Dlaczego przede wszystkim zniknęły? Czy moderatorom samym sobie zależałoby na tym, aby takie komentarze usuwać? I to przez przypadek i bezinteresownie? Tutaj wyrobienie własnego zdania pozostawiam wam. I teraz, jeżeli myślicie, że 20 minut na pokazanie fanartów, zabawnych memów, osób, które zasługują jednoznacznie na bana, pokazywaniu waszych komentarzy, pokazywaniu waszych kanałów i tak dalej, to czas za krótki, to nie zdziwcie się, jeżeli niedługo wyroczy będą miało około 13 minut, ponieważ takiej długości na podstawie kilku słówków planuję wprowadzić Gimper. I teraz chciałem już zakończyć moją wypowiedź, która przynajmniej moim zdaniem jest bardzo obszerna i szczegółowa. Kilku słówków planuję wprowadzić. Bo YouTube ma problem ze siedzeniem, ale zrobiłem z tego i znowu nie ma komentarzy.
gimpę. I teraz chciałem już zakończyć moją wypowiedź, która przynajmniej moim zdaniem jest bardzo obszerna i szczegółowa. Przedstawiłem w tym czasie, jak dokładnie wyglądało to z mojej perspektywy oraz myślę, że pozwoliłem wam wyrobić sobie własne zdanie. Jednakże. Nie wiem, czy pamiętacie na przykład głosowania co do lekko nie będzie i wyboru postaci, które mają w nich występować. Mieliście tam co prawda moc głosowania, serduszko bądź like. Dostaliście trochę władzy. Mogliście wybrać, kto wystąpi w następnym lekko nie będzie. Czy jesteście tego pewni? Czy na pewno mieliście aż tyle władzy? Otóż widzicie tutaj przykładowe zdjęcie głosowania Cezary Pazula kontra Maciej Musiał. Jest to fragment konwersacji, w której dostałem ów grafikę do stawienia w Overwatchu. Tutaj cytując to 9.38, to jest potrzebne. To zdjęcie grafiki, like i moja odpowiedź. Mam nadzieję, że Pazula prowadzi. Oczywiście z zamysłem klasycznego superaktora, który w porównaniu z młodą krwią powinien ów głosowanie moim zdaniem wygrać. Ale go jest ład. Jeszcze nie wrócone, ale jest tak zrobione, żeby Pazula wygrał, bo jest dogadany już. I teraz idąc dalej, tak samo Popek z Cypisem był, żeby Popek wygrał, bo jest dogadany. Jestem ciekaw, jak teraz czują się wszystkie osoby, które naprawdę myślały, że mają jakikolwiek głos w tej ankiecie. Czujecie się oszukani? Powinniście. Ja bym się czuł. I teraz na podstawie tych wszystkich faktów, które oczywiście były głównie wyrażeniem mojej opinii, was zapraszam do wyrażenia własnej. W sekcji komentarzy oczywiście niech to będzie kulturalna dyskusja, podkreślam, dyskusja, a nie kłótnia. Oczywiście z tego miejsca też nie zapraszam do żadnego hejtowania, obrażania, szkalowania, czy robienia czegokolwiek złego w stronę Gimpera, bo jest to po prostu słabe i niekulturalne. I w tym momencie żegnam się z wami już nie jako Kasper montażysta, ale jako Kasper Ritz. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tych jakże emocjonujących wypocin i zapraszam już za parę dni do kolejnych już nie tak smutnych produkcji. Trzymajcie się i do zobaczenia. A wiecie, kogo jeszcze nie będzie? Kruszwila w LNB. No dobra, fajne. Naprawdę bardzo fajne. No, nie mogę się zgodzić z większością, bo to jakiś bullshit jest. Tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy ja mam to komentować, czy nie. Nigdzie. Ale no ten film to jest trochę żenujący. Dawać śmieszne szoty. Czemu, Mati? Ale co czemu? Dobra, tak pokrótce. Nagrywanie tego filmu nie jest dla mnie niczym. Ta wspaniała muzyka i ten taki gradient szary, smutny, no to jest trochę już żenujący na poziomie Boxdera. Co do tego, no to zwykłe zakończenie współpracy. Nie wiem, no jeżeli kolega rozumiał, że jak montuje filmy Gimperowi, to jest jego wielkim przyjacielem, no to trochę chyba złe zrozumienie świata ma. Ta umowa na chwilę. Ta umowa, no okej, ona jest trochę przesadzona, faktycznie 50 na 50 na 5 lat to trochę za dużo, ale ta jego kontroferta, gdzie ona tu była? Księgową, tak czy siak. 80-20, 85-15, 90-10, no to nie jest tyle warte, no Gimper jednak ma trochę więcej wartości. To są takie gówniane stawki, że szkoda gadać. On tam o jakichś tych statystykach gada. No okej, okay, no ma te statystyki fajne. A może gdzie to jest? Kiedyś było mnie na hajsownikach pełno. Tak nagle zacząłem usuwać subskrybentów. No ale te subskrypcje są chuja warte. No co on tu ma? Ile on ma wyświetleń? Januszo Elix, każdy o nich słyszał, każdy wie, że istnieją, ale nie wszyscy. Pomijam ten wartościowy content. No on tu ma bańkę wyświetleń, no dwie bańki, no to kurwa ile to jest warte? 2000 zł. A z jednego deala by wyciągnął kurwa tyle co przez pół roku co najmniej. No więc ja nie wiem o co temu chłopowi chodzi, wygląda trochę jak płacząca dziewczynka, której lizaka ktoś zabrał. To, że Gimper go pousuwał z hajsowników, no też nie widzę w tym nic super dziwnego. Jakieś tam skasowane komentarze, to przejebane. Przejebane, że komentarze są skasowane. Szczególnie takie, które wytykają błędy. A w te ankiety, no jak ktoś wierzy w te ankiety, no to mało jeszcze świata, wie. No nie wiem, no dla mnie to żena na ten film.
Nie widzę tutaj naprawdę no niczego sensownego. Co ty się w tym szambie grzebiesz? No nie grzebę się, to co obejrzałem film na YouTubie, no już bez przesady, już nie przesadzajcie, okej? Jest to w miarę interesujące, ciekawe, obejrzałem sobie i powiedziałem parę słów, no to żebyś się już znamy. Typowi za bardzo rosłego, a no... Nie, bo to, tak jeżeli miałbym wam szczerze powiedzieć, no spróbujmy zagrać tak. Znaczy szczerze to może źle powiedziane, bo nie chce mi się tego liczyć. Ale... Ten ziomek deala żadnego nie dostanie. No bo żeby mieć deala w tej branży w tym momencie trzeba mieć trzeba mieć znajomości. Z wyświetleń, jak robi milion wyświetleń w tym momencie, to może z 1500 zł będzie miał. Tak z 1500 do 2000, strzelam. Strzelam, że gdzieś w tych okolicach. To nie jest dużo. To, że mu suby urosły, to spoko, ale suby to suby, a wyświetlenia to wyświetlenia. To są dwie różne rzeczy. I... Ja bym... Znaczy... Dobra, nie chcę mówić, że ja bym się zgodził. Ale byłbym w stanie na pewno się zastanowić nad tą propozycją Gimpera w tym momencie. Więc wydaje mi się, że jestem trochę dalej od kolegi. Bo to jest naprawdę opłacalne. Jeżeli on... Ja wiem, kto tam był w tym mailu zakreślony na czarno. W sensie wiem, co za osoba. Jeżeli Gimper faktycznie by tego ziomka spuszował, dobra. Przepchnął do tej pani, która tam jest w tym mailu. I ta pani by załatwiła chociaż, nie wiem, ze 3 deale w ciągu roku, 4, to by z tych deali więcej zarobił niż z całego YouTube'a. A w tym momencie, no, se zarobi tam, no nie wiem, no. No liczmy te 25 tysięcy rocznie. A z tych deali zarobiłby... No myślę, że tyle samo. Nawet po tym splicie 50, no nie, no może nie tyle samo. Ale jakby mu kanał urósł i tak dalej, no to byłoby więcej. Mireczku, co ty tu robisz? Muzyka już, proszę. Widzieliście komentarze Tora? Tego to nie widziałem, to aż muszę wejść i sprawdzić. A ta muzyka na początku to już w ogóle jest taka, że nadal szkoda gadać. Dobre posunięcie, że nie siedziałeś cicho. Ja siedziałem cicho przez 4 minuty. Dobra, ten to już jest totalnym kretynem. No te 85 na 15, no to... A ta pani z jakiej firmy branży? Sama pracuje. Z tego co wiem. Na tyle na ile wiem, to sama ta pani pracuje. Czy mi się opłaca puszować jeszcze tego? Oto sprawiedliwość. Tu jest 8. Dobra, zróbmy tak. Bardziej chyba chodzi nie o to, że on by zarobił, ale że dawałby tyle samo Gimperowi. No ja nie wiem, do czego sobie chodzi. Znaczy, okej, mogę się zgodzić z tym, że te 50 na 50 przez 5 lat to jest za dużo. Nie wiem, powiedzmy 60 na 40 przez te 5 lat, albo 50 na 50 przez 3 lata. To brzmi bardziej sensownie. Z tym się faktycznie zgadzam, że 50 na 50 to jest trochę za dużo. Ale poza tym to ta oferta wydaje mi się jak najbardziej spoko. A ta jego kontroferta to no jest śmiech na sali. To inaczej wam powiem. Tam było przez pół roku 80 na 20, a później chyba przez rok 85 na 15 i później 90 na 10. Nie ma menadżera w Polsce, który bierze mniej niż 20%. Zawsze.
Czyli ziobek chce mniej niż biorą menadżerowie. No to już jest kurwa. Jak patrzę na kulisy YouTube'a, to tym bardziej mi się nie podoba ten cały biznes. No jak ja bym wam opowiadał o kulisach YouTube'a, to byście zwątpili. Gwarantuję. A, ale tak. I taką opcję 60x40 byś przyjął sam z aktualnym kanałem? Znaczy zależy dokładnie na czym by to miało polegać, ale myślę, że byłbym w stanie się o tym zastanowić. Gimper głupi nie jest. Nie, Gimper jest bardzo inteligentny, jeżeli chodzi o YouTube i prowadzenie i tak dalej. To opowiadaj. Nie będę opowiadał. Nie chce mi się. Nie. Ciekawe co by się stało z YouTube'em, gdybyś powiedział więcej niż powinieneś. Nic. Oto sprawiedliwość. Totalnie ziom nic by się nie stało. Uważasz, że polski YouTube to rak? Nie. Czemu? YouTube jest po prostu w tym momencie biznesem i to bardzo dobrym. To opowiadaj o kulisach, chętnie posłuchamy. No ale może ja nie chcę opowiadać, no kurwa ludzie, no. Może wy chętnie posłuchacie, no spoko, no, ale ja niekoniecznie muszę chcieć o tym mówić. Oto sprawiedliwość. Hej. Już atakowała. MKR zawsze mówi, żeby coś powiedział, ale nigdy nie mówi. Tak, mówię to 17 razy dziennie. Znaczy przypadkiem próg wejścia w YouTube'a nie jest teraz za wysoki. W jakim sensie? To myślisz, że Abstra wyciągają 10 tysięcy miesięcznie na YouTubie? Abstrahuje? Ale ty pytasz 10 tysięcy miesięcznie czy dziennie? No dobra, poszedłem all-in, nie wyszło. Napisał, że miesięcznie. No wiem, co napisał. Właśnie dlatego o pieniążkach się na streamie nie rozmawia, bo...
Nie wydaje mi się, żeby to było do wygrania. Ci nie za łatwo utonąć może u innych kanałów? No łatwo. Dlatego wiesz, trzeba mieć pomysł i tak dalej, nie? Nie jest tak, że zakładasz se kanał i o! Świetnie idzie. O kur, pieniążki. Na pewno YouTube'owi złodzieje zarabiają 50 tysięcy. Co ty wygadujesz, chłopca? No właśnie. Powiem wam tak. Jeżeli myślicie, że ci bardziej rozpoznawalni youtuberzy zarabiają około średniej krajowej, to macie rację, tylko kwestią jest jeszcze w ciągu ilu dni.